powinno teraz wpaść w ten. Właśnie. No, 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 bicie, 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 bicie. Okej, okay, tak czy siak, możemy już tutaj stać nas na 8 konnych, jej. Dobra. To trochę pomogą, bo tutaj widzę, że lipa. Widzę, że lipa, lipa straszna, dobra. Atakować teraz tych. No. Jaki jest plan? Okej. Dobra, udało się. Jest dobrze, jest dobrze. Nie jest tak w miarę. Dobra. Będzie tutaj sobie widzę, że ogarniał. Kolejni ucznicy są potrzebni. Brakuje chłopów, panie. I tak, będziemy tak robić sukcesywnie tych uczników, bo bez uczników będzie bardzo, bardzo ciężko wygrać tę misję. Z racji tego, że już naprawdę ten atak był nawet nie najgorszy. To weź tutaj te wszystkie, tych wszystkich tutaj strąć, nie? Żeby w ogóle tam przejść w ogóle. Dobra, tak czy siak? Trzeba się skupić i ich rozdupić po prostu. Brakuje chłopów, więc, panie. Weźmiemy sobie tutaj tą konicę w liczbie 21 uczników. Po prostu przynajmniej tutaj te poddworze, czy jak się nazywa, tu pod murem sobie wyczyścimy, nie? Żeby po prostu nie było tutaj wojaków. Dobra, może jakś tak postawa agresywna bardziej. Dobra. No, się przejdźmy, będzie ok. Dobra, o tam się rozchodzi właśnie. Więc tak pochodzimy tutaj w lewo, prawo, lewo, prawo. Zaraz z tego, że oni są bardzo dobrzy w sumie. Mimo, że nie mają dobrego pancerzenia, to tak jak żeście mogli słyszeć na samym początku misji, oni bardzo fajnie strzelają, zresztą to widać teraz w ruchu, nie? To właśnie taki konik, arabski łucznik na atakuje. Dobra. O, to mi się właśnie rozchodziło. Dobra. Strzelać, strzelać, strzelać. Dobra. Panie, nasi łucznicy mogą zaatakować zamek wroga, zanim jeszcze uda nam się do niego dostać. Powinniśmy rozkazać im, by wystrzelili grad strzał, które przelecą spoko, spoko nad murami i jak śmiercionośny deszcz spadną na głowy żołnierzy. No właśnie, to będziemy teraz robić. No. Będą strzelać? Czekajcie. Jak oni mają strzał, bo już nie rozumiem. Te ziemie nawiedzają plagi latających potworów, przesłaniających nawet niebo. Cześć, tutaj jest napisane. Właśnie, jakoś mogą niby strzelać. Dobra. Dobra. Właśnie, jak oni mogą niby tu strzelać, się chciałbym zapytać. إنه يوم جيد لنمتطي خيولنا. نا. أيا مشان شو بيشت شلالي نات. أين نتجه؟ لن تصل الخيول إلى هناك. تاكوي أبشر. أو. تي توش أتاكوي يا مالي. شكايتش. هل سنرى العدو؟ ولا لك؟ إلى الخيول. Ty, bo do kogoś niby strzelają, ale... A! Katapulty! A propos katapulty. Albo ja nie umiem strzelać. Albo po prostu... O, ludzie! Ale się ich wziął tutaj. O, kurczę. Dobra, nieważne. Nie jest najgorzej. Jesteśmy cały czas do przodu. Trzeba będzie wziąć tutaj asasynów. Asasynami się wejdzie na mury. Bramy się po pierwsze otworzy. A po drugie. No wiadomo, później no, otworzy się bramy i wejdzie się tutaj. Tyle.
w tym temacie, no asasyni są bardzo dobrzy, no są zwinni, skuteczni, o tym się właśnie rozchodzi. No, 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 fajnie by się obronili tutaj, żeby było bezstrafnie. Dobra, dobra, pomóż, pomóż, pomóż tutaj. Strzelać, strzelać. Dobra, strzelamy, strzelamy. O kurczę, hej, balistę nam zniszczyli. O, niedobrzy, niedobrzy. Dlaczego? Dobra. Okej. Weźcie tutaj, wejdźcie. Właśnie. My wam tutaj zaraz zrobimy, rozumiecie, obstawę. Trzeba troszeczkę więcej na tych tutaj konników. Brakuje rekrutów. Co ani kurcze robią, no? Jak ja na ten mur kazałem im wejść. No oni będą przez mur spać. No dobrze, dobrze, niech się uczą, no. Jeszcze na swoim obszarze są, to niech uczą, niech ćwiczą skilla. No okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze. Kasy jeszcze mamy, więc teraz tylko kwestia brakuje właśnie chłopów. Jak widać, to trzeba będzie coś wybudować. Jakiś kolejny dom. Dobra. Jeszcze, 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 bo nam tutaj potrzeba. Dobra. Brakuje rekrutów. Tutaj sobie pozwolimy pomóc. Ale szybko, 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 żeby jeszcze ci tutaj dojechali. Jaką macie tutaj prędkość? No trochę macie tej prędkości, to nie powiem. Dobra, 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 a wy też musicie tak, wiecie, agresywnie. Dobra. I lepiej jakby się to rozwalili, wiecie? Tak, tak, tak. Lepiej jakby się to rozwalili. A wy żeby się tutaj sobie stali, lepiej go weszli. Dobra. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ale dlaczego oni nie chcą strzelać, no? Nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem dlaczego. Ale fajnie tłuką, o kurczę, no to ja lubię. Dobra. Tutaj, tutaj próbują wyjść, próbują wyjść, próbują wyjść, ale nie, nie znamy takie numery, proszę bardzo. Tutaj już jesteśmy po normalnie w ruchu bram. Dobra, czekajcie, to trzeba było jeszcze jakieś koników zrobić. Dobra, o 15, jać. Ja nie wiedziałem, że oni są tacy tani, no kurczę, to jest chyba 30 tylko za jednego, się dobrze zauważyłem. Dobra, wchodzić. Aby też pomagać. Też pomagać, rozwalać to do końca. Ja tu będę chciał zaraz wjechać ogólnie rzecz biorąc, a wy raczej w tym nie pomagacie. Dobra, na tak to szybko pójdzie zaraz, już jesteśmy prawie w połowie. Wróg jesteśmy prawie atakuje. W połowie zniszczenia bramy. Dobra, koniki jadą, jadą. Koniki jadą, bardzo fajnie, my sobie tutaj tymi konikami staniemy i jakby nie weszli, jakby nie wyszli w sumie, to i tak dostaną niezły od nas tutaj, heh, tego. No nie będą mieli fajnie, tym słowem. Dobra, czekaj, zrobimy to bać tak. Dobra, ci zaatakują. Dobra, wychodzą, 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 strzelać, strzelać, strzelać. Spokojnie, wygramy to. Spokojnie, wygramy to, bez nerwów. Tylko bez nerwów, bo po co się denerwować. Dalej, dalej niszczyć, to już jest po ataku. Spoko, spoko. Dobra, walnie zaraz. O ludzie, ale za normalnie mury runą. Źle jak to zażartuję. Okej. Okay. Jesteśmy atakowani. Więcej koników, więcej koników. Okej. Okay. Dawaj. Konicy. Tutaj. I zaraz już wchodzimy. Dosłownie 3 sekundy i będzie. Już tutaj widzę, że ostatni milimetr życia, jeśli można tak to w ogóle nazwać. Dobra, czekajcie, tutaj zaznaczyłem, żeby oni tutaj sobie weszli. Dobra, weszli. Dobra. Wchodzić. Konie, konie, konie. Dobra, do ataku, do ataku. O, jesień średniowiecza. Jesień średniowiecza po prostu tutaj się normalnie teraz toczy. Pięknie jak to wygląda. Kurczę, nasi zaraz tam wejdą. Nasi tutaj wyczyszczą mury, nasi łucznicy na koniach, a asasyni taka wisienka na torcie. No właśnie, pięknie, pięknie, pięknie to wygląda. Jadą jeszcze, nasza konica tutaj jest, patrzcie. Ach, super. Dobra. No, przejdziemy, przejdziemy, przeżyjemy.
Powinniśmy. Tutaj zaraz. Dobra robota, wasza mocność. Udało nam się zepchnąć niewiernych. To już będzie koniec jeszcze nie. Czekajcie, jakby kto zniszczył. Nie, to jeszcze nie jest koniec. O kurczę. To niedobrze, niedobrze. Czekajcie, to trzeba będzie wziąć asasynów. Nie masz dość i zobaczymy, żeby oni rozwalili sobie tą o, żeby rozwalili tą bramę. A my tutaj będziemy stać. Ja nie mogłem się dotąd strzelać, tak? Czekajcie, jakbyśmy tutaj sobie stanęli, to co? Będzie miał? Będziemy mogli? Nie. I daleko nie strzelają z tego, co widzę. O, oni tak tylko tuż za mur mogą strzelać w sumie. Słabo. No dobra, ale czekajcie, bo wychodzą jacyś. Czubki. Myśli, że my się przestraszymy. Patrzcie. Nawet nie zdążymy pójść normalnie dzidy z ręki. I to mi się podoba, to mi się naprawdę podoba. Został gość prawie, że bez obstawy, dlatego czekamy tutaj tylko właśnie na asasynów. Asasyni... Gdzie oni są? Asasyni... Tu są jeszcze. Nie wiem, co oni tu robili, ale okej. Niech tutaj sobie przyjdą, spokojnie, ja mam czas. Już prawieśmy go tutaj skończyli, że tak powiem. Miecznik, arabski miecznik. Nie masz dlaczego dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Tylko na 6 ma stać, ale zawsze coś. On jest jednak troszkę już droższy. Dobra, ale spoko. Mam nadzieję, że idą. Szkoda, że mamy jednak pomimo wszystko tak daleko do gościa. Mieliśmy być troszeczkę bliżej, ale spokojnie, żeśmy już to wygrali. Mamy dużo wojska, także... Także wiecie. Czy my byśmy mogli... No dobra. Jednym słowem, jest gości w pułapce, aczkolwiek teraz ci tutaj idą, więc ja bym tutaj się teraz muszę się wykazać sprytem. I za ten czas, co oni tutaj wyjdą, zanim moi jeszcze tutaj przyjdą, żeby troszeczkę ich tutaj porozstrzeliwać, leciuteńko oczywiście. Dobra. Okej, spoko. Spoko, damy radę. Asasyni idą tędy, my idziemy tędy tutaj. Pozbędziemy się ich tutaj wszystkich. Pięknie. To jest jak już skill Citrusa. Dobra, teraz tych trzeba tutaj rozwalić. Oni są bardzo, bardzo mocni, naprawdę. Ale spokojnie, to jest już na głowie naszych uszników, żeby ich tutaj rozwalić. Patrzcie, oni tak za pleców fajnie strzelają. Dobra. To jest to, jednak konica. No, to jest ta różnica. Konica, piechota, no. Konica jest prawie, że nie do zatrzymania. Dlatego lubię grać Mountain Blade konicą. Dobra, w sumie możecie próbować. Tutaj można najpierw byście się dostali, co? Co jest? Agresywna, ej. Tutaj. Chodźcie. Dobra, spoko. Powinniśmy sobie dać radę. Nie, teraz tutaj wchodzimy na bramę. Z bramy, bo jeszcze naprawdę nie mam ogarniętych. W ogóle Twój Zakrzowy jest dwójka, jeszcze dla mnie z takim, powiedzmy, taką grą, którą jeszcze w ogóle nie ogarniam. Kwestia czasu. Dobra, jesteśmy. No, atakować. Atakować, postawa. Postawa. Dobra, damy radę, nie damy radę. No, tutaj jest w sumie. Trochę jest, no powinniście sobie dać radę, co? Dobra. Zobaczmy, z każdej strony atakujemy. Czy damy radę? Raczej wątpię. No to jest to właśnie. Dobra, wy rozwalcie to wszystko. A to jeszcze pójdę po kilku ninja. Jesteśmy atakowani. Jesteśmy atakowani, dobra, czyli znowu robimy to samo. Nie masz dość złota, by wyszkolić. Robimy to samo, co przed chwilą. Tylko, że z tym, z tą różnicą, że my się cofacie zupełnie tutaj, a tutaj troszeczkę łucznikami się pobawię. Gdzie jesteśmy atakowani? Z której strony? Nie jesteśmy atakowani, ej, to znaleźć dalej te mury. Chyba się tutaj jakiś przedara, ale też nie widzę. Dobra. Dobra, jesteśmy dalej. Dobra, no trzeba rozwalić tą jednak bramę.
Z tego to będzie ciężko. Ja wiem, że troszkę tak długo trwa, tyle wszystko razem zrobić, ale no... Nie chcę się aż tak dużej armii szykować i się bawić takie, wiecie, super ataki, bo to jest taka misja w sumie... Tylko przegonić stąd gościa, tak? Tylko go zabić. Widzicie, on już ma w połowie życia, to... Byleby ja tutaj konicą wjadę i już po wszystkim, nie? Jeszcze to chwilę potrwa, bo zanim te asasyni tutaj dojdą, to... Trochę to trwa, ale spokojnie, mamy czas. Oni to zaraz tutaj rozwalą, to bramy. Już mamy powiedzmy jedną czwartą zniszczoną. Byleby wjechać tutaj swoimi łucznikami i tylko poprowadzić jakichś mieszników tutaj do góry i tyle. Nic więcej nie trzeba. Idą? Czy was tutaj trzech, a tutaj... Bo coś mało ich tutaj strasznie idzie, no. Dobra, miesznicy. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Chodźcie, chodźcie. Dobra, do góry. Chodźcie tu. Tutaj chodźcie. No, rozwalam, nie rozwalam. Albo pomóżcie im rozwalać. O, będzie tak szybciej. Będzie tak szybciej, dokładnie. Czekaj, czy to jest asasyni? Tak, są. Weźcie ich tutaj, pomóżcie. O, jadą. Dobra, trzeba im pomóc teraz na szyb. Spoko. Wygramy to. To jest bardzo mało. Dobra. Dalimy radę. Okej, bardzo fajnie. Chodź. Chodź tutaj w sensie, że niszczyć. Ale nie niszczcie to, kurde. Idzie to kornie wszystko. Czy głowa mała. Dobra, idą ci. Tutaj tak, idzie 7. Bo jak już tam 8, już nie pamiętam ile tutaj wynająłem, to powinno wszystko starczyć. Dobra, a my za ten czas zaraz wchodzimy. To będzie dobrze. Pamiętaj, chodź takie. Tu wszystko, wiecie. Spada. Ten cały mur zaraz runie, ta cała ich śmieszna brama. No w końcu, no, Cyprus atakuje, nie wiem, no. Zaraz tutaj wejdziemy, prawda, wczyścimy teren i... Mam nadzieję, że zdążą ci nasi miesznicy arabscy przed atakiem kolejnym z jego strony. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Już? Jeszcze nie, o ludzie, to jest dopiero prawie, że połowa. Dlaczego tak wolno trwa? O, jednak już jest. Dobra. Rozwalać tutaj wszystkich i wszystko. Dobra, a wy idziecie do gościa. No może jak nie będzie potrzeba użycia tych trzech tam. Co wy robicie? Tutaj. Dobra, no zobaczymy. Nasi już jeszcze szpani strzelają. Panie kolego, patrzcie. No jeszcze tutaj tych miecznicy idą. Zaraz będą, zaraz przyjdą. No starczy. Chyba już jest koniec. Jest! Zwycięstwo! Pięknie. Cytrus i on. Człowiek silny nie spożywa daktyli ani nasion. Chyba, że jest głodny, wtedy je zjada. Takie powiedzonko. Czyli teraz została... Teraz musimy ogarnąć misję pod tytułem Zdrada. O co chodzi? Zobaczmy. W czasie, gdy Saladyn ściga Ryszarda wśród piasków pustyni, podstępny kalif atakuje jeden z pałaców Saladyna. Obejmij dowodzenie nad pałacem i obroń go przed zdrajcami. Aha, cele. Czyli sobie musimy grać tak, żeby przetrwać 20 dni, tak? Gość będzie nas napierał, będzie nas atakował, pewnie całą elitą z najlepszym wojskiem, jakie ma, a my mamy po prostu za zadanie wytrzymać 20 dni, tak? Aż przybędą prawdopodobnie jakieś posiłki, albo atakującemu skończy się wojsko, w co wątpię. Zapasy smoły są bezcenne, wykorzystaj je do podpalenia terenu pod nogami dużych grup najeźdźców. Cesorki, miotacze, kotwów z olejem, najlepiej spisują się na strażnicach w wielkich wieżach, gdyż zasięg ich rzutów jest największy. Dobra, wiadomo, wirujący derwisze sprawdzają się w starciach z dużymi grupami niewolników, a także podczas oblężenia ze względu na posiadanie umiejętności wirowania. Dobra. Staraj się, aby twoje mury jak najwyżej powstawały nienaruszone wysyłanie żołnierzy zniszczonych kawałek, bo droga jest bardzo nież. Dobra. Okej. Więc ale musimy teraz zabawić się troszeczkę bardziej defensywnie. Zdaje się, że jeden z kalifów zwrócił się przeciwko swoim
i atakuje teraz jeden z pałaców możnego Saladyna. Ależ ja nienawidzę zdrajców. No, ja też nie lubię zdrajców. Kurczę, jeszcze patrzcie, w taką ruinę mam niby bronić. No. Pałac jak dotąd wytrzymał, ale jest w kiepskim stanie. Widzę. Powinniśmy niezwłocznie rozpocząć naprawę. Widzę właśnie. Ale pierwsze co, drewienko. Drugie co, jedzonko. Tyk. Jakąś mleczarnię, może z dwie mleczarnie. Tak na szybko. Kamieniołom jakiś by się przydał, co? Nie ma? Nie, jest tutaj kamieniołom. Kurde, felek, patrzę i nie widzę. Dobra, dom jakiś. Okej. Woły, woły, woły by się przydały. Woły, woły. Dobra, więcej wołów.